Hej, siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone. I zagramy sobie jeszcze jeden odcinek RN Jesusem. Z prostego powodu, jakim jest to, że mam po prostu na niego ochotę i tyle. Zamienimy tę karty, zobaczymy co nam podejdzie. Chociaż w sumie MC Techa mógłbym zostawić, bo przeciwko Paladynowi to nie jest zła opcja. On bardzo łatwo może sobie zrobić za pomocą Master for Battle 3 stworki, a co za tym idzie, bardzo łatwo może zrobić 4 stworki. Zostawimy sobie Mad Bombera, w razie gdyby wystawił minionki. Więc myślę, że pierwszą turę paśniemy. Wystawimy następnej, nie wiem, Knife Jugglera. Trudno, stracimy go, życie. Zobaczymy. Podejrzewam Master for Battle w trzeciej turze, jak to Paladyn, więc Mad Bomber oczywiście będzie świetnym pikiem w tym przypadku. Z drugiej strony mogę zmonetyzować brutalnego ogra. Z drugiej strony, jeżeli nie zmonetyzuję, będę mieć Madre Bombera. Mieć szansę na Dobra, zrobimy to tak. On się wymieni. Wyleczy mnie za dwa. Na spokojnie, nie musimy się śpieszyć. Chyba, mam nadzieję. Nie wiem, zobaczymy. To zależy od tego, jaki to jest. Żeby to był jeden z, że tak powiem, świeższych priestów. Dobra, wyrzucimy Mad Bombera. Hop, hop. Wow. To były chyba praktycznie najgorszy scenariusz, jaki mógł wyjść. Dwa razy walnął mnie tutaj, kiedy miał cztery cele przed sobą. I jeszcze jak już walnął w przeciwnika, to w takiego, którego właściwie nie ma efektu. Najgorszą opcją byłoby po tym, żeby walnął raz w twarz. A najgorszą, żeby walnął trzy razy we mnie. No i chujowa jedynka. Nie jest dobrze, ogólnie nie jest dobrze, jest bardzo niedobrze, mógłbym rzec. Rzuciłem Mother Bombera. Może on się poprawi. Zabij ją, proszę, dobrze. I walną raz w niego, wystarczy. Oczywiście zranił mnie również mocno, ale pomijając to... Ważne, że zranił chociaż raz tego dragona, ponieważ jak, jeżeli oni się tak wymienią, no to nieważne. No ale i tak rzucimy Shreddera. Chociaż mógłbym rzucić brutalnego ogra, a przed tym rekombulator. Nie, rzucimy Shreddera. Shredder jest lepszy. Chociaż... Ogry zginął od broni i to mi gówno dało. Jedyne co mógłbym wyrzucić to rekombulator wcześniej. I wtedy by zostało temu smokowi jedno życie. Ale jedno życie by wystarczyło. Let me think. Teraz można rozwalić bronią tego Shreddera. I cokolwiek leci za pomocą dragona. Wymusi to atak. Bronią i minionem. W jednego mojego miniona. A, to było najpocelniejsze wyjście. O mój Boże. Siemano. Ogólnie przegrywamy stół. Tam, żeby zaabsorbować obrażenia, chociaż to oczywiście zwróci się nam w postaci jednego stwora dla niego. To jest smutne. Moja jedyna nadzieja to użycie Tad Steelu i podejście konsekracji. Wtedy zabiję te dwa stwory. Może coś, co sobie leci z The Florida. To jest moja jedyna nadzieja. Yep. Niestety. Niestety zombie Chao za bardzo nam zniszczył early game. Życie. No i oczywiście Blackwing Corruptor jest niesamowicie mocną kartą. To jest Fire Elemental, które wcześniej. To jest bardzo, bardzo, bardzo silna karta, niestety. Deki na dragonach prawdopodobnie by były gówniane bez tej karty. Na czym on się zastanawia, tak 100% szczerze się pytam. To jest oczywista wymiana. Wow. Bał się MC Techa?
Well played. Zostałem zaorany. Niestety. Zombie Chow to bardzo silna karta. Niech was nie zmyli te leczenie za 5. Te leczenie jest kompletnie nieistotne. Zombie Chow jest silną kartą. I ten mecz był idealnym przykładem na to. Idealnym. Kontynuujemy. Kolejna gra. Pierwsza się nie udało. Życie. Ale Dragon Paladyna nam nie widziałem. Miło zobaczyć. Coś dla odmiany. W końcu, casuale. Rekombulatora została, wiecie, w sumie wyjebane. Zamienię. Mind Vision zostawię. Brutalny Ogry jest. Jest bardzo spoko, zwłaszcza przeciwko Warriorom. Pytanie tylko... No nie wiem, z Mind Vision można podejść coś fajnego. Złapać przeciwnika. To jest na przykład ta, nie wiem, drugą turę. Albo Brawl. Brawl byłby fajny. Na przyszłość. Zobaczymy. Wymienił karcioszki. Pierwszą turę mamy. O, jest druga tura, zajebiście. Berserker. Czyli to jest Grim Patron Warrior. Prawdopodobnie. To jest wciąż casual. Może kogoś testować nowe opcje. Nigdy nie znasz mojej pory. Greetings. Night Jugger. Mad Bomber. Może się fajnie skomić z Berserkerem, nie uważacie? Tak, to może się bardzo fajnie skomić. Monetka. Okej. Basz. Berserker. Czy ogólnie mam szansę zrobienia YOLO? Jeżeli... 50% szans. Jeżeli... No i Jugger trafi tutaj, jesteśmy w niebie. O mój Boże, tak. Zajebiście. Thank you. 5 na 4 minion zatrzymany. Wow. Jeszcze możliwość zrobienia czegoś więcej. Okej. Czyżbym aż tak mocno go skontrował? Nie miał monetki, więc nie mógł użyć Death Bite'u, ale... Czy to było aż tak okrutne? Czy to było aż tak okrutnie... silne? Co ten Warrior mógł mieć? To był Grim Patron, co nie? Nie miał pewnie żadnej broni. Jakby miał odezwać, to by się nie podał raczej. Co mógłby wystawić? Armor Smywkę. Mógłby. I to by mu gówno dało. Executa nie miał. Albo nie miał... No nie wiem. Dziwne, że się poddał. To było trochę takie smutne. Ale... życie. Night Jugger jest jak najbardziej spoko. Zwłaszcza przeciwko Antero... Paladynowi? Pytanie, czy nas utłupią kolejnym zombie chow? Miejmy nadzieję, że nie. Chcemy? Co Paladyn mógłby mieć ciekawego? Ze speli. Dobór karty. Dobór kart. Poza ci Legion of Hands. Okej, okay, ogólnie, jeżeli ma... To będzie złe, on użyje miliard do paków, a on ma Divine Shield na łapie, to będzie bardzo złe. Blessing of Kings. Albo Sif Sergeant. Okej, okay, samo to jest silne. Czy no... Wymienił się. Uuu, to są bardzo silne karty. Bardzo silne. Jak najbardziej przyjmę. To są bardzo silne karty. Teraz mamy zagranie na czwartą turę. Które się przełoży na piątą turę. Na piątą, w piątej turze rzucimy Madre Bombera. Mamy szansę zabić te dwa potwory. Szczególnie tego. W szóstej turze możemy uleczyć cokolwiek oberwie i wystawić mu Rock Knighta. Ewentualnie Sylwankę. Okej, czyli broń używam na nim. By the light. Papa. By the light. O mój Boże, serio. Dobra, niech będzie. Hop! 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 Jeszcze tu, proszę, jeszcze tu.
Słabo. Bez League of Kings w sumie zaboli to mocno. Wciąż mogę się tak wymienić, podleczyć. Trusidra, dobra. Czy na pewno jego nie zostawimy? W sumie Sylwanka jest okej. Okay. Jeżeli przejmujemy Lightwell, jak najbardziej... Okej, okay. Weźmiemy Sylwankę. Weźmiemy, wystawimy Sylwankę. Pasuje mi to. Jeżeli ma mnie to leczyć, jak najbardziej. Chyba, że mi ją silensuje. Tutaj trochę smutna, smutam. No i co, ja ci przyjmuję Lightfall, tak? To mnie cieszy, bo akurat się uleczę. Ile to leczy? O 3. It's something. Mamy prawie połowę życia. Więc to się zdecydowanie przyda. Na pewno nic nie wystawi przed tym. No bo wiadomo, może przejąć coś innego niż... O, jednak chce mi oddać reporting for duty. Zobaczymy kogo. Uwaga! Okej, okay. Minion 1 na 1. I Knife Dragger, szczwanie. A, już nie masz zagrywki, nieważne w takim razie. Hop! Dokładnie, nie wyleczył jego za 3. Wracając, chcę... Nie chcę jeszcze rzucać mu Rock Knighta. Jeszcze nie chcę, za bardzo byłby podatny na śmierć. Więc jeszcze odrobinkę się wstrzymam. To samo fajne połączenie z Knife Jaggerem. Nie uważacie? Zobaczymy, co przeciwnik wykombinuje. Wystawiliśmy x minionów na stół, żeby jakoś utrzymać tempo. Okej. Okay. Proszę, nie walnij w 1 na 1. Okej, okay, nie wiem, czy to jest lepsze. Przepraszam pana, ale chyba pana pojebało. Yep, indeed. What the fuck? Okej. Okay. To jest w sumie zaskoczenie. Nie takie duże. Muse Master for Battle to jest fajne combo. Ty, pieprzony smorku. Ty, w dupę, pieprzony smorku. Najpierw zróbmy tak. Proszę prawdę. Nieważne. Nie było tematu. Dobra, jego nie ubijemy. Musimy mieć nadzieję, że nie ma jak dopakować im 4 ataku. Chociaż wiecie co, mogą rzucić Mrok Knighta i Knife Jugglera i się uleczyć, to by było lepsze, bo teraz ginie od Blessing of Kings albo True Silver. Reporting for duty. Two arms, men. Dobra, jestem martwy. A nie, mam jedno życie. Wracaj, raczej dużo nie zmienię. Mogę to wyczyścić? Nie, nie mogę. Zobaczmy, co wyleci. Well played. Okej. Okay. Mogę się uleczyć za 4. Będę mieć 5 życia, czyli mogę wytrzymać atak jednego miniona. Nie jestem w stanie zabić tych dwóch minionów. Nope. Nie wyszło. Szlak. Ten ściana to niesamowicie zaskoczył. No, tej karty bym się nie spodziewał. I ona właściwie zniszczyła grę. No. Sea Giant nieźle mnie wyrolował. Ciekawym pomysłem było dodanie tej karty. Jest dość silna. Co 4 ma na 8 na 8. Czy miałem realne szanse zrobić co innego?
Miły mogłem się wymienić inaczej za moim CJ-a. Ta rzucić Mother Bombera, liczyć na Renji. Nie, z takich pytań się krawędzi. Szkoda, naprawdę szkoda. Moim błędem mogło być też niewyrzucenie tego Murloc Knighta zdecydowanie. Potrzebowałem większej ilości tych minionów. Ta, Murloc Knight był lepszym zagraniem niż Shredder. O. Szkoda. Mój błąd. Z Murloc Knightem, gdyby faktycznie nam coś fajnego podleciało, na przykład, nie wiem, Murloc z Chargem, legendarny na przykład. Przykład, pierwszy z brzegu. To faktycznie mogłoby to coś nam dać. Plus miałbym heal dodatkowy, nie? Flemim. Okej. Okay. Trochę, nie wiem, przejebane. Doktor Boom. Okej, to jest interesujące. Aż szkoda mi używać monetki. Weź to. Dobra. Rekombulator jest trochę smutnym zagraniem. I don't have enough mana. Rzucę brutalnego ogra. Wytrzyma atak tych dwóch minionów. Znaczy nie wytrzyma. Ale wchłonie. I na samej dużo możemy też ogra brutalnego rzucić. Harvest Golem. Okej, czyli on idzie w wymianę. Spoko. Mind Control Tech. Okej, to jest interesujące. Bo może w tym przypadku przeciwnik się nie wymieni, tylko pójdzie w twarz. Prawdopodobnie rzuci plus 2 ataku na Harvest Golem. Wciąż Mind Control Tech może mieć value. W zależności co wyrzuci potem. Może na przykład rzucić Ingang Bossa i ja rzucić Serżanta. Pewnie tak będzie. Nie, wymieni się. Okej. W takim razie... Kto też Shredder pójdzie? Chcemy mieć value z Mind Control Tech, a pamiętajcie. Ale ma 3 miniony. Więc... Jeszcze cierpliwości, cierpliwości. Opłaci się to, opłaci się to. Cierpliwości. Mind Games może być ciekawy, może wyjść mały. Za, proszę za dwa. Dziękuję. Wow. O! Wymiana? Wytrzyma to. Ulecz siebie. Dziękuję. Więc tak. Po pierwsze zrobimy tak. To jest bardzo przyjemne. Jeżeli rzucę bombera, to może mi się odbić czkawką. Do tego zrobimy coś takiego. Nie wiem w sumie, czy to jest lepszy wybór. Bo on chyba ma Mortal Coil. Chyba. Co on może zrobić? Ogólnie nie przebije się tak, żeby zabić mi tego Bigim Huntera. Okej. Okay. Dobra. Czyli ma szansę. Jest dziewani tu albo tu. Uwaga! Shit! O mój Boże. Niestety. O! Jeszcze czego? Dobra. Wymiana dość oczywista. Czyli to jest nie fart. Wymieni się tak. Lecimy. On użyje doktora Boom, więc Milhouse będzie mieć swoje Valium. Po części chyba, nie wiem, może tak, nie wiem. Że nie, w sumie spele są darmowe, więc nieważne. Nie było tematu. Legend może mieć spele, Dark Bombę. Hellfire. Dziękuję. Bomber jest ciekawą opcją. Yolo? Chcesz coś zrobić?
Tyle w temacie. Niezbyt mnie to uradowało. Oczywiście za 4. Dobra, w takim razie, żebyś nie przebił za pomocą tych maluszków. Here it comes! Zrobimy coś takiego. Będzie musiał wymienić się boomem. Wleci mu coś. I to też może być problemem. 2 na 1 impem nikogo nie zabije, chyba że dopakuje. Okej. Okej. O! O mój Boże! A to tak bardzo boli. A jakie on ma piękne podejście. A, sówka. Jakie to jest piękne podejście dla niego. Boli. A, zjebał trochę kolejność. Możemy rzucić doktora Boom, możemy rzucić Shreddera. Co będzie bardziej opłacalne? Boom się wymieni, drży... Te bomby mogą bardzo fajnie polecieć. Steam nam gówno da tak naprawdę, znaczy wleci nam coś. Dobra, zrobimy tak jednak. Zrobimy coś takiego. Jest to strasznie wolne i pewnie przeciwnik pójdzie w twarz. Zobaczmy, tak to będzie wyglądało. Jedną słówkę nieświadomie zużył. Chłe. Może mieć drugą oczywiście. Pójdzie w wymianę? Wymieni się boomem? Pójdzie wszystkim w twarz raczej. A! O mój Boże! O mój Boże! Oh my fucking Jesus Christ! To tak nam ugrało grę w tym momencie. Well played. Perfekcyjna karta! Lepszej być chyba nie mogło. Lepsza być nie mogła. O mój Boże. Wyszedł nam idealny pik. O mój Boże. O mój Boże. Tak, jest. Jest, RNG, dziękuję ci. Dziękuję wszystkim również za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. O mój Boże. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa.